Dobra, chciałam jeszcze z Tainem pogadać, przypomniało mi się, więc... Hello, Tain. Potrzebujesz czegoś? Możemy chwilę porozmawiać? Jeśli chcesz. Pewnie. Podczas ostatniej rozmowy zacząłeś opowiadać o wydarzeniu z przeszłości tak, jakbyś je widział. Trele mają pamięć absolutną. Możemy na nowo i we wszystkich szczegółach przeżywać każdą chwilę naszego życia. Czasami trudno nad tym zapanować. Niektórzy z nas popadają... nazwijmy to solipsyzmem. Okej, okay. Kolejne trudne słowo do słownika. Solipsyzm. Co rozumiesz przez solipsyzm? Kiedy wspomnienie jest jak żywe, jest równie prawdziwe jak życie. Gdy wspominasz jakąś chwilę, czujesz zapach świeżo skoszonej trawy, ciepło czyjejś dłoni, smak czyjegoś języka w twoich ustach. Czy nie wolałaby się zatracić się w takim wspomnieniu, niż spędzić samotną noc w pomieszczeniu z metalu i plastiku? No, pewnie. Istnieje też chyba ryzyko pogrążenia się w złych wspomnieniach. Oczywiście, wspominanie chwil, w których trafiały mnie kule, jest nieprzyjemne. Ale mogę spojrzeć na swoje kolano i zobaczyć, że nie ma tam rany. Najtrudniej jest się wyrwać ze wspomnień rozpaczy. Pamiętasz wszystko, co się zdarzyło w twoim życiu? Prawie wszystko. Sądzę, że gdybyśmy pamiętali stres porodowy, nigdy byśmy nie doszli do siebie. Potrafisz na nowo przeżyć każde dokonane przez siebie zabójstwo? Ze wszystkimi szczegółami. Każdy swój błąd. Ostatni oddech każdej z ofiar. To trochę przerażające. To chyba trudne. W każdej chwili możesz przeżyć jakiś dawny wyrzut sumienia. Wyrzut? Nie. Nigdy nie miałem wyrzutów sumienia z powodu moich kontraktów. To moi pracodawcy ich zabijali. Moje ciało było tylko ich narzędziem. Jeśli kogoś zastrzelisz, to czy obwiniasz za to swoją broń? Moja broń nie umie odróżnić dobra od zła. Ty umiesz. Umie to moja dusza, ale ciało to tylko mięso. Mięso, którego odruchy ukierunkowano na zabijanie. Drelskie umysły są inne od ludzkich. My postrzegamy nasze ciało jako naczynie i godzimy się z tym, że nie zawsze mamy nad nim władzę. To dziwactwo. Czyli nie czujesz się odpowiedzialny za to, co robisz? Nie wszystko, co robi moje ciało, wynika ze świadomych wyborów. Czuję się odpowiedzialny za te ostatnie. Wielu ludzi wierzy, że dusza jest czymś odrębnym od ciała. Duchem, który odpowiada za wybory moralne i żyje dalej, gdy ciało umrze. Nasze wierzenia są odrobinę bardziej dosłowne. Podczas ostatniej rozmowy wspominałeś jedno ze swoich zleceń. Było tam coś o oczach barwy zachodu słońca? A, tamto. Flamka lasera na czaszce. Korzenny zapach wiosennego wiatru. W celowniku wyzywające oczy o barwie zachodu słońca. Jakaś kobieta dostrzegła mój celownik laserowy i zasłoniła ofiary własnym ciałem. Nie widziała mnie, ale pod jej spojrzeniem odwróciłem wzrok. Dziwne, że tak to z siebie wyrzuciłeś. Kolejne żywe, drelskie wspomnienie. Nie, nie. Ona była bardzo żywą osobą. Strzeliłeś wtedy? Nie tego dnia. To chyba więcej nie możemy z nim pogadać, coś mi się zdaje. Muszę wracać do swoich obowiązków. Shepard, jestem wdzięczny za te nasze rozmowy. Nie ma sprawy. Bardzo długo byłeś sam, Tain. Realizowałem się poprzez pracę. Czytałem. Rzadko rozmawiałem z kimś spoza rodziny. Kiedy umrę, nikt nie będzie mnie opłakiwał. Jesteś pierwszą osobą od 10 lat, którą mogę nazwać przyjacielem. No i się zaczyna. Tylko przyjacielem. Ojej. No dobra, zobacz. Przyjacielem? To dobry początek. Początek brzmi intrygująco. Zawsze chętnie z tobą porozmawiam. Okej. Dobra. No to wróćmy na nasz mostek.
Tak. Zobaczmy. Nie dostaliśmy od razu od Talii zadania lojalnościowego, więc myślę, że za jakiś czas. Ale możemy sobie zrobić jakieś zadanie z anomalią znowu. Bo trochę ich poznajdywałam. Czy tu jest coś? Nie. Dobrze. Weźmiemy anomalię może z tych nowych układów, czyli tych, których chyba zakupiłam mapy gwiezdne. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Wykrywam anomalię. Nice. O, jakieś... jacyś kroganie. Sonda poszła. Wow, platynę, ale nam czujniki platyny coś zeżarło. Wykryły. Ale nam platyny zeżarło to przez to... przez to ulepszenie. Dobra, ląduj. O, możemy Talii wsiąść ze sobą. Dobrze, weźmiemy, bo jestem ciekawa, co ona tam ciekawego ma do pokazania. No i chyba Garusa, bo on jest taki do strzelania najbardziej przydatny. No i ma snajperkę. Jestem ciekawa, co się kryje za tą jedną postacią. Czy będę jeszcze kogoś werbować, czy... czy jak? O, mam 4 punkty do rozdania. Mistrzostwo biotyczne. To by się przydało w sumie. Dobra. Wszystkie twoje moce trwają dłużej i regenerują się szybciej. Zwiększa liczbę punktów prawości i egoizmu. Twoje moce wyrządzają większe szkody i szybciej się ładują. To chyba jest lepsze. Dobra. Bastion. Wow, już mam pełny pasek prawości. O, Garus też ma 4 punkty. O, to tobie rozwiniemy turieńskiego rebelianta. Do pełna. Jeśli z czegoś da się strzelać, to Garus potrafi to obsłużyć. Drastycznie zwiększa obrażenia od mocy i broni. Długie godziny spędzone na walce z przeważającymi siłami wroga sprawiają, że Garus ma więcej zdrowia i lepiej posługuje się mocami. Dobra, weźmiemy to, żeby miał większe obrażenia od broni. I Talii masz 22 punkty! Ojej. Sonda bojowa. Co to jest? Kontroluj swoją własną sondę bojową. Wow! To ona może wyrzucić sondę i będzie walczyła po naszej stronie. Nice. Wyostrza zdolności bojowe Talii oraz jej obrażenia od broni. Wydłuża czas trwania jej mocy. Dobra, weźmiemy najpierw to... hakowanie i obraca wrogów syntetycznych przeciw ich sojusznikom. Tu weźmiemy. Sonda ofensywna. Sonda bojowa została ulepszona i ataki energetyczne będą teraz wyrządzać szkody zdrowiu, pancerzom i barierom biotycznym. Kiedy twoja sonda bojowa zostanie zniszczona, wybuchnie, wysyłając impuls energetyczny, który zada silne obrażenie pobliskim wrogom. Nie, to wolę to.
Możemy to do pełna rozwinąć, albo to. Może niech będzie to. Kwariejski inżynier. Tali działa z najwyższą skutecznością, jej moce trwają dłużej. Poprawę zdrowia zapewniają drobne elementy cybernetyczne i immunowzmacniacze. Mechanik. Mistrzostwo Tali w dziedzinie konstrukcji broni palnej zwiększa jej obrażenia od broni. Poprawę zdrowia zapewniają drobne elementy. Dobra, to weźmiemy. Dobra, Tali, co ty masz za bronię? Strzelbę. I działko kat. Nie, zaraz. To było całkiem fajne, ale to się strasznie długo ładuje. Ja sobie wezmę z powrotem nie to. Ten miotacz cząsteczek, bo jest fajny. I tyle, nie? Tutaj tego groma. Okej. Tylko nawet nie wiem, czy tutaj w ogóle będziemy z czymś walczyć, tak swoją drogą. No tak, ostatnio na tych misjach pobocznych to tak. Wykrywam wewnątrz bazy duże źródło zasilania. Jeśli zostanie zniszczone, prawdopodobnie cała baza przestanie działać. Aha. O, data pad. Kalusk. Dostaniesz swoje surowce wtedy, kiedy będą gotowe. Chcesz może tu przyjechać, spróbować samemu podłubać w tych skałach? Wszystko będzie przygotowane przed atakiem. Gdyby przesłano mi dodatkowych worczów, o których proszę, robota byłaby już dawno skończona. Ktoś tutaj się bawi. No to mu zepsujemy tą zabawę. Ale tu ładnie. Jak fajnie wodospad spływa. Fajnie zrobione. Całkiem fajna baza tutaj jest. Dobra, Tali, posuń się. Na razie nie jest tu jakoś specjalnie niebezpiecznie, ale pewnie zaraz się to zmieni. No. Wow, ale co naprawdę pięknie. Co to jest? Palat. I kolejny datapad. Kalusk, odsyłam ci z powrotem dwóch spośród worczów, których mi przysyłasz. Zobacz na własne oczy, z czym ja tu mam do czynienia. Lepiej nie dawaj tym dwóm kretynom broni. Prędzej wysadzą twoje generatory, niż trafią w wyznaczone cele. Może teraz zrozumiesz moją sytuację i przestaniesz ze mnie kpić, kiedy poproszę... Proszę o pieprzone wsparcie. No dobra. Już nie mogę zapisywać, czyli już się robi niebezpiecznie. No, kurde. Również krwawy port. A, nie mogę wycelować. Dobra, to było dobre. Tam z dołu strzelają. Jak oni tam spadli w ogóle? Tali, wyrzuć tą sondę. Aha, to jest Tali, o Boże. Nie, nie, to nie jest Tali. Jezus Maria, ja nie odróżniam swojej drużyny. No gdzie ta twoja sonda, Tali? Tak jest. No. No byłaś tak! Z ukrycia. Wróg z przodu! Atakuj optykę, Chatika! Atakuj optykę! Co? Co tu do mnie strzela?
Jeju. Tali. Zrób coś. To ich spowolni. Kurde. Dlaczego oni są tak daleko ode mnie? To są worcze w ogóle. Ja myślałam... O, dobrze. Dali, gdzie była ta twoja sonda? Miałaś wyrzucić sondę. O. Tali, wyrzuć tą sondę. Czy ta sonda tak krótko żyje, że jej nie, nawet nie zauważam? Bo nie rozumiem za bardzo działania tego. O! No jest tam niby taka różowa kulka. Ale ją strasznie szybko niszczą. Świetnie! Gienie! Morczu! Ups, ups. To ich zmiękczy! Nie zabijesz mnie! Kurde, nie mogę trafić. Za dużo ich tu. No fajnie, tylko że te sądy nam nie pomagają. Czekajcie, no. No ja tu ominęłam oczywiście coś ciekawego. O, kolejny datapad. Niektórzy z moich worczów zniknęli i potrzebuję ich więcej, jeśli mam wykonać robotę na czas. Nie interesuje mnie, skąd ich weźmiesz. Spytaj Garma, czy nie ma jakichś na zbyciu. Na pewno znajdzie kilku wyrzutków, którzy będą się nadawali do roboty w kopalni. A, jakieś kopalniane roboty tutaj prowadzą. Dziwne. Wracamy do walki. Nie mogę trafić tak daleka? Dobra, Garus, obudź się. Idę za osłonę! Już się robi! Au! Jednego mniej! Dobrze. Tam. Jak go tutaj dorwać? Trzeba wejść na górę chyba. Dobra, tu są jakieś drzwi. No, widzę, że tu są ciekawsze misje niż na tych wcześniejszych układach. No, ale i tak były ciekawe. Muszę przyznać, że mi się w miarę podobają. Nie mogę zapisać. Wrogowie! A! No. O nie! Kalusk! O mój Boże! Sądą go.
A to jest Krogani! No tak. Zający! Nie mam... Au! Wow, to było mocne. Jeszcze żyje. O kurde, ale ma resztkę życia, nie? Ale jeszcze żyje. Jeszcze ktoś? Nie widzę. Bierz ich, Chatika! Brawo! Co? Ty nazwałaś swoją sondę jakoś? O Boże, nie mogę tu przejść w ogóle. Wow! Dobra, nie wiedziałam, że ty tu jeszcze przeżyłeś. Co ty chciałeś mi tu zrobić? Kuku mi chciałeś zrobić? Że ty się nie z... Ej! Skąd oni się biorą? Klonują się czy co? Interesujące. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Fajnie. Tylko proponuję zapisać grę. Och, jak miło. Mogłabyś zabrać tą swoją sondę. Jeszcze ktoś na mnie podpieprzy. No dobra, ale dotarliśmy tu w jakimś konkretnym celu. Są te ogniwa, ale to są te do wystrzeliwania, nie? Czy nie? Do czego to? Aha, widocznie trzeba je zniszczyć, tak? Coś tam mówili o tym niszczeniu tych... Tali, nie chcę cię skrzywdzić. Dobra, straciłam tarczę przez to. Chyba. Albo nie? Nie, nie pokazują mi się w ogóle, nie wiem czemu. Ło! Musimy ruszać. Już! No to mamy problem. Au! Au! Okej. Okay. To wygląda interesująco. Aha, to wszystko. No fajne zadanie. Fabrykę broni krwawej hordy. Zdziesiątkowano worcze. Amunicja do broni ciężkiej, jakieś tam ulepszonko. Kredyty, palat, fajnie. Powinna pani porozmawiać z Tali. Jest czymś wyraźnie zmartwiona. Oj, cioś, czymś wyraźnie zmartwiona. No dobrze, pewnie ma dla nas zadanie lojalnościowe, to się tam przejdziemy w takim razie. I zobaczymy, co... Ona dla nas ma. Zdolność elektryki? Nieznacznie. Dzięki wbudowanym podsystemom kondensatorów mają bardzo mały pobór. Czy to nie znaczy, że wzmocnienie tarcz nie podziała długo pod ostrzałem? Owszem. Przystosowano je do szybkich, mocnych ataków, a nie walki na wyniszczenie. Dobrze wiedzieć. Dobra, co tam dla nas masz, Tali? Shepard, dobrze, że jesteś. Mogę potrzebować twojej pomocy. Właśnie dostałam wiadomość z wędrownej floty. Rada Admiralicji oskarżyła mnie o zdradę. O Boże. Boję się, Shepard. No chyba zwariowali. Zdradę czemu niby? Nikt, kto cię zna, nigdy by nie uwierzył, że możesz zdradzić swój lud, Tali. Sama nie wiem. Nie stawia się takich zarzutów, jeśli nie ma niezbitych dowodów. Ale dziękuję, że we mnie wierzysz, Shepard.
No dobra, ale o co chodzi z tymi zarzutami? Coś... Ja nie mogę to uwierzyć, no to co się dzieje w ogóle? To dlatego, że współpracujesz z Cerberusem? Nie współpracuję z Cerberusem. Współpracuję z tobą. I dostałam pozwolenie, żeby znowu służyć na Normandii. Nie mam pojęcia, o co mnie oskarżają. Przecież gdybym zdradziła flotę, wiedziałabym o tym. Co się dzieje z Quarianinem oskarżonym o zdradę? Najpierw jest przesłuchanie, na którym sędziami są członkowie Rady Admiralicji. Mój ojciec jest jednym z nich. Będzie musiał wycofać się z tej sprawy. Boję się nawet myśleć, jak on się teraz musi czuć. Karą za zdradę jest wygnanie. Jeśli mnie skażą, nigdy nie będę mogła wrócić. Kurczę. Ale to wrednie. Najpierw jej pozwolili służyć na Normandii, a teraz oskarżają o zdradę. Tak jakby specjalnie to zrobili. A więc nie masz pojęcia, dlaczego cię oskarżają? Żadnego. Szczegóły takich zarzutów rzadko są omawiane na otwartych kanałach. Niczego się nie dowiem, dopóki nie znajdę się we flotylli. Co się stanie, jeśli cię skażą? Jak już mówiłam, zostanę wygnana. Szczegóły zależą od sędziów. Jeśli uznają, że to tylko tragiczna pomyłka, skazaniec może nawet dostać mały statek i trochę zapasów. Ale to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, jeśli uznają mnie winną, już nigdy nie zobaczę wędrującej floty. Więc nie ma więzienia ani kary śmierci? Nie mamy środków na długoletnie utrzymywanie więźniów. Monitorowana praca jest bardziej efektywna. Mamy też za mało ludzi, żeby pozwolić sobie na egzekucję. Wygnaniec nadal może mieć dzieci, a one są witane we flocie z otwartymi ramionami. To jest dziwne, serio. Jak często oskarża się kogoś z floty o zdrady? Rzadko. Musi chodzić o coś, co zagraża całej flocie, nie pojedynczemu statkowi. Ostatnim takim przypadkiem była Anora Vania Vasselani, inżynier, która przekazała Batarianom plany systemów obronnych floty. Miała dobre intencje. Batarianie podpisali kontrakt na ulepszenie naszych systemów, ale oddali plany bandzie piratów. To ona nie powinna za to, nie wiem, odpowiadać, tak mi się wydaje. Została skazana? Nie. Poleciała na samobójczą misję przeciwko piratom. Zniszczyła ich, zanim zdążyli zaatakować flotę. Została uniewinniona. Pośmiertnie. Miejmy nadzieję, że ja nie będę tak udowadniać swojej niewinności. No, byłoby dobrze. Jak przebiega proces? Jak szybko musimy cię tam dostarczyć? Dadzą mi odpowiednio dużo czasu, żebym mogła się stawić i podjąć obronę. A jeśli się nie pojawię, to w końcu osądzą mnie zaocznie. A co do przebiegu, jest mniej formalny niż procesy na Ziemi albo w Cytadeli. Jesteśmy rodziną. To jak bardzo nieprzyjemne spotkanie rodzinne. Coś takiego. Dobrze. Znajdźmy tę flotę. Zamierzałam polecieć innym statkiem. Nie sądziłam, że będziesz mieć czas, żeby mi pomóc. Dziękuję, Shepard. Wprowadzę do Normandii aktualne współrzędne flotylli. Admirałowie będą na nas czekać. Jej, ale... powiem wam, to jest... wredne. Jak oni mogli ją oskarżyć o zdradę? Nie rozumiem tego w ogóle. Ale fajnie, zwiedzimy wędrowną flotę. Zawsze o tym marzyłam. Znaczy, no... myślałam o tym podczas Mass Effect 1, jak ona o tym opowiadała. Wszystkim, ale... nie było takiej możliwości, a teraz... co prawda w niezbyt miłych okolicznościach możemy ją zwiedzić, ale... ale zawsze coś. No dobrze, w takim razie myślę, że już skończymy na dzisiaj nagrywanie. Ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Tak myślę, że następnym razem... znowu porobimy sobie jakieś misje poboczne z tymi anomaliami, poszukam jeszcze jakichś.
No i będziemy powoli, powoli zmierzać do końca. Sprawda, mamy jeszcze trochę tu tych zadań lojalnościowych. Mam zamiar zrobić je wszystkie. Nikogo tutaj nie opuszczę. No i przy okazji zrobić ten wątek romantyczny, jak mi się w końcu uda. Bo tutaj są jakieś dziwaczne problemy. No i zobaczymy, co z tego będzie. No. No, dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnej sesji nagrywania z Mass Effect 2. Bye, bye.